odbudowywać, czy reaktywować, rewitalizować dobrą pamięć o wspólnocie. Ludność funkcjonuje, ale habitus został ich przecięty. Oni się czują zwielokrotnieni tożsamościowo. I ja bardzo często wskazuję na tożsamość tą wielopłaszczyznową, wielowymiarową, ale do tego trzeba dorastać, to znaczy w bardzo długim procesie. Natomiast z drugiej strony mamy grupy, które wyraźnie megalomańsko, nacjonalistycznie, ksenofobicznie zdążają do tego, żeby być jednoznacznym. I ja myślę, że to jest nasza rola na tym pograniczu, uniwersytetów na tym pograniczu, żeby wyraźnie pokazywać, czy przechodzić od reakcji na kogoś, niwelując stereotypy uprzedzenia, do interakcji, czyli wchodzić, prowadzić dialog ustawiczny, dialog, będąc przekonanym, że on w następnych pokoleniach na pewno da efekty. Pojęcie pogranicza jest bardzo płodne, znaczy ono łączy, integruje. Tak jak mówimy, czy wykreowaliśmy pojęcie edukacji międzykulturowej, nie wielokulturowej, bo wielokulturowość to jest stan. On jest i mamy te wielości, ale jak być między, czyli jak zbudować poczucie świadomości, że mogę jednocześnie się realizować i w tym wymiarze. To jest oczywiście trudne, że Rzeczpospolita wielu narodów, czy jej tradycje, jej symbole mogą się przyczynić do tego, żeby inne pogranicza też się ożywiły w tym zakresie. Kultura w człowieku, kultura dla człowieka, co tworzy? Ja myślę, że najlepiej byłoby definiować poprzez pojęcie postawy człowieka, gdyż w postawie każdego z nas są takie trzy podstawy. To jest nasz stosunek do czegoś, do kogoś, do zjawisk, do procesów, który się przejawia w pierwszej kolejności w emocjach. Czyli wyzwalamy emocje, no i można powiedzieć, daj Boże, żeby one były pozytywne albo zrównoważone. Czyli dające szansę wywołania efektu poznawczego, naturalnej ciekawości poznawczej. Jak wygasić emocje negatywne, czyli stereotypy uprzedzenia, megalomanię, narzucanie swego zdania. Jak przejść do tego, żeby formami atrakcyjnymi przekazywać wiedzę, żeby druga strona chciała słuchać, poznać, zrozumieć, może najpierw zauważyć, poznać, zrozumieć, współpracować, współuczestniczyć w kreowaniu tej wiedzy, która nas wspólnie wzbogaca. I ten trzeci element, jak mówimy, wyciszyć negatywne emocje, pobudzić pozytywne emocje, szukać i przejść do informacji, do wiedzy, do orientacji, to trzeci element już taki jest taki behawioralny, zachowań, działań.